Cześć, nazywam się Bartosz Małek, witam serdecznie na moim kanale Montium. Pewnie zastanawiacie się, kim jestem. Urodziłem się w Opolu, mieszkam w Opolu i z tego też miasta nadaję. Póki co, ukończyłem opolską politologię o specjalizacji dziennikarskiej, ale z dziennikarstwem tak naprawdę nigdy nie miałem zbyt wiele wspólnego. Zaraz po studiach zacząłem pracę w bibliotece i to tak naprawdę nie byle jakiej bibliotece, bo aż 15 filii, 70 pracowników i niesamowity projekt rewitalizacji XIX-wiecznej kamienicy, prawdziwe centrum kultury. A co potem? Potem wygrałem. Wygrałem konkurs po raz pierwszy, wygrałem jakiś konkurs na referenta do Krajowej Administracji Skarbowej, tak naprawdę do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Udało mi się. Referat kontroli, praca bez klientów, petentów, czytelników, naprawdę luksus. Jak z biblioteki do domu miałem 10 minut piechotą, tak tutaj miałem 5 minut. Naprzeciwko restauracja włoska, po prawej stronie pub. Żyć, nie umierać, do tego super ekipa. Pozdrawiam ekipę z ulicy Szpitalnej. I naprawdę było mi tam dobrze. Naprawdę było mi dobrze. Widziałem siebie tam za 25 lat. Widziałem się tam aż do emerytury. No ale z drugiej strony za biurkiem ja tak nie do końca. I co się stało? Dostałem propozycję wyjazdu do Maroka z dwoma grupami. To był trekking na Jebel Toubkal. Pojechałem, spodobało mi się i stwierdziłem, że no chyba to jest to, co chciałbym w życiu robić. I zacząłem właśnie jeździć. Czy to trekkingi, czy to pilotaż. A potem zacząłem pracę dla największej firmy turystycznej w Polsce, czyli dla Itaki. No i jest tak do dziś. W zasadzie było do dziś, bo mamy wirusa i tak naprawdę nikt nie wie, co będzie jutro, jeżeli chodzi o branżę turystyczną. Wszyscy liczymy na to, że jednak ta branża się obroni, wirus pójdzie sobie precz i wszyscy będziemy znowu mogli podróżować. No dobrze, ale cóż to takiego to Montium? Otóż sam profil Montium założyłem jakiś czas temu. Był to taki rodzaj pamiętnika, wrzucałem tam zdjęcia z podróży, jakieś filmiki, jakieś refleksje. I za bardzo nie dbałem o to, żeby to bardzo mocno promować. Coś rzucałem, coś z tym robiłem, ale nigdy to nie był jakiś taki większy projekt. Teraz kwarantanna, od tygodnia w zasadzie siedzę na kwarantannie i to sprawiło, że mam więcej czasu do myślenia i sprawiła kwarantanna, że postanowiłem z Montium zrobić kanał na YouTubie, właśnie rozszerzyć działalność i zrobić taką naprawdę szeroką działalność. I w dopisce tutaj w logotypie Montium jest miejsce spotkań. Organizowałem kiedyś spotkania podróżnicze po polu. Ponad 100 spotkań za mną, ale zawsze był problem największy. Miejsce. Miejsce zawsze było problemem. I teraz okazuje się, że w zasadzie odkryłem Amerykę. Wow, internet jest miejscem o nieograniczonym tak naprawdę zasięgu, nieograniczonych miejscach i jest zawsze dostępny. Więc postanowiłem przenieść tą działalność właśnie do internetu, kiedyś jako Fundacja Czas Podróżników, teraz właśnie jako Montium, czyli jako ta strona. Znam sporo podróżników, bo zapraszałem ich do siebie. Znam także sporo pilotów wycieczek, razem współpracujemy, razem też pracowaliśmy w firmie. Tak się okazało teraz, że razem też mamy teraz sporo wolnego czasu. Więc będę zapraszał tutaj właśnie podróżników i pilotów wycieczek i przewodników i wszystkich tych, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Ja także będę Państwu opowiadał o moich podróżach. Oprócz tego zajmuję się genealogią. Prowadzę bloga tropemkorzeni.pl, tworzę drzewa genealogiczne, badam DNA i tutaj na tym polu także chciałbym być aktywny, zarówno dla tych ludzi, którzy chcieliby zacząć coś zupełnie od zera i nie wiedzą jak to zrobić, jak i dla ludzi, którzy są już starymi wyjadaczami, ale zawsze nowa wiedza, nowe materiały zawsze są na plus, więc tutaj także będę się dzielił swoją wiedzą właśnie w temacie genealogii. Ostatni punkt, trzeci filar tej całej mojej działalności na YouTubie, to będzie Hyde Park. Takie miejsce, gdzie będę poruszał różne tematy, także, a nawet zwłaszcza Wasze tematy, czyli jeżeli szczególnie Was coś interesuje, możecie do mnie napisać, albo tutaj po prawej stronie mamy kontakt e-mail, albo na górze jest Facebook, albo po prostu tutaj przez YouTube'a, także możecie napisać, coś skomentować i tam możecie napisać, jakie chcielibyście, żebym poruszał tematy, i jeżeli będzie tylko taka możliwość, to także będę właśnie takie tematy, Wasze tematy poruszał. Oprócz tego chciałem poruszać tematy związane z muzyką. Kiedyś organizowałem spotkania muzyczne w Opolu z gitarą, muzyka, poezja śpiewana, taka turystyczna, szanty i różnego rodzaju gitarowe utwory. Była to bardzo fajna impreza, ciesząca się dosyć dużą popularnością, no ale tutaj nie będę Was katował swoim śpiewem i graniem, chyba że później będziecie bardzo, bardzo mocno chcieli, no ale generalnie jestem gitarzystą 5. klasy, więc to moje umiejętności są wystarczające na pub albo gdzieś tam na ognisku, ale do internetu to już trochę gorzej, no ale tak jak mówię, jeżeli będziecie bardzo chcieli, to może się tutaj przełamie i także będę dla Was coś grał i śpiewał, ale głównie chciałbym zapraszać różnych ciekawych muzyków, dobrych muzyków, którzy tutaj właśnie będą mogli na przykład prezentować swoje umiejętności albo właśnie może jakieś lekcje muzyki. Zobaczymy, co z tego będzie. Pomysłów na ten dział muzyczny także mam sporo, więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o kolejną część z Hyde Parku, to gry komputerowe. Jestem wielkim fanem gier komputerowych, ale zawsze gdzieś z tyłu głowy jest takie hasło, że to jest marnowanie czasu, że spędzam tutaj bezproduktywnie ten czas i mógłbym zrobić coś naprawdę ważnego albo fajnego. No a teraz będę mógł po prostu grać w gry i gdzieś w jakiś sposób komentować. Myślę, że to może być ciekawe, trochę inne, bo grami komputerowymi głównie zajmują się osoby młodsze, a ja tutaj 35-letni pan. Myślę, że mogę trochę świeżości, inności wnieść do tego właśnie, jak komentuje się gry komputerowe, ale to także zobaczymy, co z tego wyniknie. I reasumując, wtorki z podróżami, czwartki genealogiczne oraz niedzielny Hyde Park. To są takie trzy punkty, które będę chciał po prostu zapełnić treścią i właśnie w te dni o godzinie 20 będę publikował nowe materiały. W czwartek już pierwsze spotkanie genealogiczne. Będzie bardziej takie robocze i organizacyjne. W niedzielę pierwszy Hyde Park, a we wtorek pierwsze spotkanie podróżnicze 31 marca o godzinie 20. Jeszcze nie podam, kto będzie, z jakim tematem. Mogę to być ja, mogą to być właśnie zaproszeni goście. Na pewno o tym wszystkim poinformuję. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie i mój przekaz do Was. Jeżeli ktoś ma pytania, jakieś sugestie, to też można pisać do mnie lub możecie polubić mój profil na Facebooku. Tutaj możecie subskrypcję, Jezus Maria, zostawić suba, możecie. Możecie się dzielić tym kanałem, dawać znać swoim znajomym, że coś tutaj takiego działa i mam nadzieję, że będziecie wracać, a ja będę Wam dostarczał wartościowych materiałów, wartościowych treści. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć!